środę 27 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy wspólnie o naszym mieście. To trzecie z serii spotkań z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowskiej Radzie Miejskiej zostało zorganizowane przez radnego Jerzego Reszkę przy współudziale posła Roberta Warwasa i Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Uważam, że powinno być jak najwięcej spotkań, ponieważ na każdym spotkaniu dowiadujemy się bardzo dużo o tym, co się dzieje w dzielnicy. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich i również zapraszając przedstawicieli instytucji, mamy możliwość uzyskania bezpośrednio informacji, te, które są istotne dla mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, a wśród zaproszonych gości znaleźli się pani Tatiana Durajfert oraz przedstawiciele kolejowych spółek. W pierwszej części zebranym zostały przekazane informacje z wizyty, jaką w Sejmie złożyli przedstawiciele stowarzyszenia, podczas której poruszane były tematy dotyczące większości mieszkańców Strzemieszyc. Jak część z Was, a właściwie większość już wie, to 6 czerwca wreszcie znaleźliśmy się w Sejmie. Na zasadzie, co się odwlecze, to nie uciecze. Ten pobyt to właściwie nie tyle było zaproszenie, ile wproszenie się na sejmowe progi i udało nam się to dzięki pomocy pana posła Roberta Warwasa. Był cały zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce i dodatkowo pani Tatiana Durajfert, która jak wiemy jest kandydatką PiS-u na prezydenta Warszawy. Cieszyliśmy się. Proszę Państwa, bardzo dobrze, że pojechała z nami, dlatego, że jeśli jej się uda zostać prezydentem, nie będzie miała wymówki, że nie wie, nie zna się, nie rozumie naszych problemów. Bycie z nami to jest bardzo duże zobowiązanie wobec mieszkańców. Nasza wizyta składała się z takich trzech elementów. Na początku było to posiedzenie Komisji do Spraw Petycji. Jak Państwo pamiętacie ze stycznia, podpisywaliśmy wtedy petycję, której autorem jest nasz fachowiec od opłaty agiatenckiej, czyli pan Jerzy Reszke. I ta petycja była przez nas pojedynczo wysyłana i jednocześnie zbiorczo od stowarzyszenia. Okazało się, że znalazła przebicie, była omawiana, a przewodniczący Komisji do Spraw Petycji, pan Sławomir Piechota, zapewniał nas, że tym razem pochylą się nad losem mieszkańców, bo faktycznie mieszkańcy nie mogą być tą opłatą skrzywdzeni. Dokładne informacje, jaki jest stan prawny na dzień dzisiejszy i co oznacza fakt, że część z Państwa otrzymała informację, że wstrzymane są naliczenia, wyjaśni radny Reszke, który, jak już powiedziałam, jest motorem tego wszystkiego, głównym naszym znawcą tego tematu. Druga część naszej wizyty to była wizyta w Ministerstwie Infrastruktury. Tam żeśmy rozmawiali o sprawach związanych z koleją, ale to najlepiej potem Państwo wszystko nam powiedzą i odpowiedzą na Państwa pytania. Trzecia część naszej wizyty to był powrót znowu do Sejmu i spotkanie na zespole parlamentarnym do spraw rozwiązywania problemów Polski gminnej i powiatowej. Czyli to był niejako strzał w dziesiątkę, bo ta grupa ludzi tam właśnie takimi jak my, mieszkańcami, którzy są krzywdzeni przez własne władze, się zajmuje. Bardzo ważna sprawa, że na tym zespole oprócz osób takich jak posłowie, były osoby z określonych ministerstw. Był przedstawiciel Głównego Inspektora Środowiska, byli przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i co ciekawe, był przedstawiciel Związku Miast Polskich, który to związek przyczynił się do zmian w ustawie o opłacie adwiacenckiej w bardzo niekorzystny dla nas sposób. Mogę tylko tyle powiedzieć, że złożyliśmy bardzo szczegółową relację z tego, jakie tu są firmy, jakie są uciążliwości, jakie są tego efekty,
przyszło i z MNZ-u. I zakończyliśmy to tym, że jeszcze dodatkowo mamy płacić za to, że nas podłączono do kanalizacji, zrobiono nam chodniczki, co jest w ogóle kpiną. Wydaje mi się, że znalazło to bardzo duży odzew. Efektem tego były prośby o przysłanie dokumentów, filmów, statystyk. To już zostało wysłane i mam nadzieję, że doczekamy się zmian. To tyle, dziękuję bardzo i przekazuję głos naszemu radnemu. Dzień dobry Państwu. Sprawa o Opłacie Decenckiej, w sprawie której pojechaliśmy, jest sprawą na tyle trudną, że szukamy wszędzie pomocy w różnych instytucjach i musimy występować poza miastem, ponieważ władze Dąbrowy Górniczej stworzyły z Opłaty Decenckiej w tej chwili przedmiot kampanii wyborczej. Na spotkaniu, które miało miejsce w Przemyślicach, pan prezydent był bardzo zagubiony i nie wiedział, co mówić też. Tłumaczył się tylko, że każda sprawa jest sprawą indywidualną i kierował wszystkich do sądu. Mam przyjemną informację, że pani, która wystąpiła na spotkaniu i stwierdziła, że musi zapłacić 16 tysięcy, wygrała w sądzie. Czyli nie musi jednak zapłacić. I okazało się, że pan prezydent tutaj jednak przesadził z tym, że chciałby musić opłatę na nim. Jeśli chodzi o stan prawny, to w tej chwili według informacji, jaką posiadam, wszyscy mieszkańcy, którzy podlegają opłacie decenckiej, otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Taka jest informacja, że w tej chwili wszyscy... Nie. O. Spokojnie powiem dokładnie, jak to jest. Bo jest postępowanie polega na tym, że najpierw dostaje się zawiadomienia o wszczęciu postępowania i pan prezydent wykorzystał zmianę w ustawie, że w tej chwili zapis jest taki, że w ciągu 3 lat można wszcząć postępowanie i te postępowania zawiesza tak, żeby można było prowadzić dalej postępowanie po wyborach. Czy to zawiadomienie, jakie wszyscy dostają o wstrzymaniu postępowania, nie oznacza, że nie wisi nad każdym groźba zapłacenia opłaty po wyborach. Jest tak niefortunny zapis, że faktycznie postępowanie można toczyć w nieskończoność. I ponieważ ta zmiana została dokonana w październiku zeszłego roku, kiedy część osób już dostała zawiadomienia o wszczęciu postępowania na innych warunkach. Poprzedni zapis ustawy mówił, że postępowanie musi być zakończone decyzją w ciągu 3 lat. Czyli zachodzi nierówność prawa wobec tych osób, które dostały później zawiadomienia o wszczęciu postępowania, na których może toczyć się nieskończoność. I nasza wizyta miała związek właśnie z tą zmianą i w związku z tym zaproponowaliśmy, żeby jednak, ponieważ jest taki zapis prawny interesu w toku, żeby wprowadzić zapis, że dla wszystkich osób, którzy podlegali rygorowi opłaty decenckiej, żeby również obowiązywał przepis o wydaniu decyzji w ciągu 3 lat. Czyli jeżeli ta zmiana wejdzie, to wtedy faktycznie wszystkie postępowania w Przemyślicach powinny być umorzone ze względu na przedawnienie. Czyli warto było walczyć, ale musimy jeszcze poczekać na oficjalną drogę legislacyjną, ponieważ my nie wiemy, jak to wszystko się zakończy. Na razie zostaliśmy nawet o dziwo poparci przez Związek Miast Polskich, czyli jednak wszyscy i posłowie, i przedstawiciele ministerstwa stwierdzili, że jednak mamy rację, że ten zapis, wprowadzona zmiana była niefortunna przez wniosek ministerstwa, z tym, że w tej chwili nie możemy znaleźć, na czym to wniosek było faktycznie zrobione. Oni się nie chce przyznać.
Po części informacyjnej organizator przedstawił tekst petycji wzywającej rząd do wznowienia prac nad realizacją programu badawczego opracowywanego przez zespół naukowców, który wykazałby przyczyny rekordowej zachorowalności m.in. mieszkańców Strzemieszyc. Ale podczas pobytu w Warszawie wyszedł też jeszcze drugi temat, ponieważ opłata decencka była traktowana przez wszystkich jako opłata przede wszystkim dla nowych terenów, które są terenami inwestycyjnymi pod budownictwo. Natomiast nikt nie zdawał sobie sprawy, że ta opłata obowiązuje na takich terenach jak Strzemieszyce, gdzie mieszkamy w warunkach tak trudnych, przy tak dużej kumulacji przemysłu i największe wrażenie zrobiła mapa Strzemieszyc z zaznaczonymi zakładami pracy i wysypiskami. Gdzie my jesteśmy w środku praktycznie terenu. O tak dużej akumulacji, która jest niespotykana przemysłu i dzikich wysypisk, która jest niespotykana nigdzie w Polsce i w Europie. W związku z tym chcemy ciągnąć ten temat dalej, ale wracając do tych spraw, które zaczęliśmy kilka lat temu. Ponieważ jest sytuacja taka, że na skutek i zmian politycznych, i braku woli politycznej, te nasze działania, które zaczęliśmy 4 lata temu, to niestety, ale nie zakończyły się sukcesem, ponieważ udało nam się zatrzymać odpady Salwadoru, gdzie na skutek, wszyscy pamiętamy ilość tych demonstracji, jaka była, i dzięki temu jednak podjęto decyzję, że nie wpuszczono tych odpadów do Polski, ale wtedy zbliżyło się do nas środowisko naukowe i efektem i poprzedniej naszej wizyty w Sejmie, wtedy występowaliśmy na forum Komisji Ochrony Środowiska, później było spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie i padło zobowiązanie o wprowadzeniu programu badań. Programu badań środowiskowych i zdrowotnych, który miał stanowić wzór postępowania dla terenów silnie zdegradowanych. Ponieważ wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, którzy znali wyniki badań, stwierdzili, że na tym terenie nie da się mieszkać. My jednak mieszkamy, ale chcemy wiedzieć, jakie zagrożenia tutaj występują. To chodzi przede wszystkim o to, że każdy powinien jednak mieć bezpieczeństwo ekologiczne i powinno się znaleźć źródła zagrożeń i emisji, a nie tak, jak jest w tej chwili, że praktycznie wszyscy nas lekceważą. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o wysypisko na Zakawiu, że praktycznie no, co was to obchodzi. To jest takie, powiedzmy, traktowanie, że bez wsparcia tych instytucji, które są, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeżeli instytucja, do której my się zgłaszamy, mówi nam, że my nie jesteśmy na prawach strony, kiedy interes każdego jest, żeby chronić środowisko i nie chce nam ujawnić żadnych danych, natomiast jest decyzja o usunięciu odpadów, ale odnosi się ona tylko do niewielkiej ilości tych odpadów, które tam są. Tam jest w tej chwili, może być nawet około 200 tysięcy ton odpadów, które praktycznie są wszelkiego rodzaju, jakie są możliwe. To są odpady nie tylko hutnicze, podobno to są różne z produkcji aluminium, ale i odpady komunalne, budowlane, no, wszelkiego rodzaju, jakie są możliwe. I jest ciekawe, że to jest teren gmina. Czy gmina praktycznie powinna te odpady sprzątnąć? Jak gmina ma pilnować porządku, jeżeli sama ma największe dzikie wysypisko na swoim terenie? Jeśli chodzi o program badań, ponieważ sprawa stała się głośna, jednocześnie jest atmosfera też przy tych wszystkich pożarach wysypisk. To, co pan poseł, ponieważ
jest tylko na plakacie obecny, ale bardzo prosił przeprosić, że nie może być, ale dzisiaj są ważne głosowania w Sejmie i musiał jednak być na posiedzeniu, które wynikło ze zmiany też harmonogramu posiedzeń. To idąc za tą zmianą, na pewno będzie łatwiej, ale to nie jest wszystko. Dlatego, ponieważ jesteśmy na zagrożeniu. Program badań to był w ten sposób, że po pewnym czasie, kiedy ówczesny wiceminister środowiska zobowiązał się, że program będzie realizowany, program został przeniesiony nagle do Ministerstwa Zdrowia. A w Ministerstwie Zdrowia stwierdzono, że program dobrze, ale ten program to najlepiej, jakby był realizowany dla całego województwa albo dla całej Polski. I powinien być włączony do jakiegoś ogólnego programu, który powiedzmy będzie albo nie będzie realizowany. I trzeba zaznaczyć, że wtedy wiceministrem zdrowia była pani poseł Lidera Małecka, która nie wiem, jaki miała w tym udział razem z panem prezydentem, ale nie spowodowała, żeby program został przyjęty, tylko faktycznie został do dnia dzisiejszego zawieszony. Niestety, ale jesteśmy ludźmi upartymi, w związku z tym chcemy rozszerzyć, ponieważ tych petycji to było już 10 odnośnie programu, chcemy złożyć kolejną i ja nie będę czytał może, bo to jest, są 3 strony. Chodzi nam o to, żeby, ponieważ minęło kilka lat, występujemy o to, żeby została przeprowadzona weryfikacja opracowanego programu w oparciu o informację o dalszym wskaźniku środowiska w latach 2014-2018, o przeniesienie programu z powrotem do Ministerstwa Środowiska, ponieważ on opiera się głównie na badaniu wskazań środowiskowych, a dopiero później na badaniu skutków zdrowotnych, które wywołują te skażenia. Następnie podjęcie realizacji programu w ramach programu dla Śląska. To jest duży program, który ze względu na specyfikę tutaj regionu jest realizowany dla województwa śląskiego. Uważamy, że tego typu działania są również korzystne i on wpisuje się w tą politykę rządu, która w tej chwili jest realizowana. W drugiej części spotkania głosy zabrali przedstawiciele PKP PLK oraz PKP Nieruchomości, którzy wyczerpująco, choć nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami pytających, udzielali odpowiedzi na pytania z sali. Ja mam pytanie w związku z tym przejściem, które teraz jest zamiast składki. To jest przejście prowizoryczne, czy ono pozostanie? Pierwsza sprawa. A dlaczego tymczasowe? Z tamtej strony, przy dworcu południowym, czy północnym, przepraszam, od 40 lat się sprawdza i nie ma z tym żadnego problemu. Cały czas korzystamy z tego przejścia, a tutaj zrobiliście prowizoryczne. I teraz notorycznie i na gminie jest ono zastawione pociągami. Robiliśmy zdjęcia, nawet wrzucaliśmy na stronę Strzemierzyc. Nie da się tam tędy przejechać rano, przed godziną 7, kiedy ludzie jadą do pracy. Nie da się po południu, nie przed godziną 17. I moje pytanie dotyczy, kto jest odpowiedzialny za to, że te pociągi sobie po prostu zastawiają 100 metrów z jednej i 100 metrów z drugiej strony? Jeżeli chodzi o przejście, to w poziomie jeszcze, które funkcjonuje, zostało ono zbudowane w momencie, kiedy kładka została zamknięta. Przejście będzie, jeżeli zostanie wybudowane przejście podziemne, przejście zostanie zlikwidowane. Obecnie obowiązuje ograniczenie prędkości w związku z tym funkcjonowaniem tego przejścia do 20 km na godzinę. W momencie, jeżeli zostaną wydane pieniądze na budowę przejścia podziemnego, to przejście jest niezgodne z przepisami i jest dlatego wprowadzone ograniczenie. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby to ograniczenie funkcjonowało. Wydajemy pieniądze i pociągi tutaj będą jeździć z większymi prędkościami i takie przejście w tym momencie nie może funkcjonować. Jeżeli chodzi o zastawianie tego przejścia pociągami, to może tutaj naczelnik coś powie. Myślę, że to są jakieś sporadyczne przypadki. Nie,
Ale oczywiście przyjmujemy tą informację i ja proszę o pana naczelnika. Proszę państwa, przejście dotychczasowe zostało zrobione na tak zwanym żywym organizmie w środku właściwie stacji. Zmuszeni byliśmy szybko wybudować to przejście tymczasowe, bo wiadomo, planka została wyłączona z eksploatacji i zrobione to zostało w środku stacji. Powoduje to, że musieliśmy zamknąć trzy tory, żebyśmy mogli zrobić labirynty. Natomiast ustawienie wskaźników U4, nie wiem czy tutaj są na tyle fachowcy kolejowi, ale to te wskaźniki ustawiliśmy przed tym przejściem. Natomiast semafory wyjazdowe są za tym przejściem. I teraz jeżeli maszynista prowadzący pociąg nie zauważy tego wskaźnika U4 i zatrzyma się pod semaforem, wtedy może zaistnieć, że zastawi to przejście. Chociaż mnie się wydaje, że takowej sytuacji nie ma i mogę podać numer telefonu swój prywatny. Jeżeli takowa sytuacja będzie, proszę zadzwonić do mnie i będziemy eliminować takie przypadki, bo nie powinna być taka sytuacja. Tym bardziej, że to przejście jest na tyle już długo, że maszyniści, którzy jeżdżą przez tą stację, zatrzymują się, na pewno już są na tyle nauczeni, że nie powinno być takiej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że płacimy około 400 zł za mieszkanie, podwyżka czynszu była 45 zł. Gdzie te pieniądze lokujecie, skoro bierzecie oklaski i my dodatkowo jeszcze musimy płacić za śmietniki? Gdzie są wasze remonty na mieszkaniach, gdzie jednemu przyznajecie wymianę okien, a drugiemu mieszkańcowi w tym samym budynku nie, bo są za ładne. Ale jeśli one mają 35 lat, to uważam, że jeśli wymieniam jednemu lokatorowi, to drugiemu też. Jeden dostanie dotację, a drugi dostanie na okno. Jeśli składamy w styczniu podanie o wymianę drzwi, a mamy odpowiedź, że będą wymienione za rok, gdzie nie ma klamka, się nie zatyka, gdzie zimą na śnieg leci na klatkę, gdzie w tej chwili deszcz spotykamy sobie na klatce, gdzie te pieniądze inwestujecie? Państwa, proszę rozgranić się, a remonty budynku, bo tych dwóch rzeczy nie możemy łączyć. Jak już wcześniej mówiłem, wywóz nieczystości jest zgodny z uchwałą o utrzymaniu czystości w gminie. Opłata jest wyznaczona przez gminę, którą prezes radny może to stwierdzić. I my musimy taką opłatę od najemcy uzyskać i odprowadzić ją do urzędu gminy. Ani jeden grosz z tych pieniędzy nie zostaje na PKK. Mam takie pierwsze pytanie. Na wasie na ulicy Majewskiego, który przejazd jest prawie na ukończeniu. I, no i ja bym pan to był uprzejmy podać z termin otwarcia tego przejazdu. Wszystkie kontrami z kamerami i tak dalej. I drugie pytanie mam takie, czy po wybudowaniu tych peronów na dworcu Szczęszyce Północne, no byłem już, prawda? Czy są jakieś plany na zagospodarowanie tego terenu wokół byłego dworca PKP? Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze o tym przejazdu Majewskiego, to obecnie rozpoczęła się procedura dopuszczenia urządzeń tam zastosowanych, tak zwana procedura SMS-PU17. I w momencie jak ta procedura się zakończy, myślę, że gdzieś do 2 miesięcy jeszcze to potrwa, przejazd zostanie uruchomiony. No i mam nadzieję, że będzie bezpieczniej, na pewno będzie bezpieczniej i mam nadzieję, że kierowcy będą respektować przepisy ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to tu przekazuję przedstawicielowi PKP SA o tym terenie. Nie jest on w naszej gestii PKP RSA. To trzecie spotkanie dotyczące rozmów o Dąbrowie, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych, obnażyło kolejne negatywne skutki uchybień w zarządzaniu miastem, które uderzają bezpośrednio w mieszkańców. Spotkanie przyniosło jeszcze jeden ważny efekt, bowiem dzięki organizatorom strzemieszyczanie mogli osobiście podjąć bezpośrednią dyskusję w swoich sprawach, a to znaczący krok w kierunku naprawienia i korekty wielu dotychczasowych błędów.